Ile mieliście lat, jak straciliście dziewictwo? Ja 18, 17, 18. Ja przeżyłam dwa pierwsze razy. No, miałem 19 lat, jak pierwszy raz poszedłem do łóżka z kobietą. To fajnie. A potem się rozkręcili. Za co mogę podziękować swojemu ojcu? Przyjąłem jego geny i naprawdę nie mam się czego wstydzić. Moja mama powiedziała, mówi, synu, tylko nie chodź nago. Mamo, możesz powiedzieć, że ci syn się nie uda, mówię, ale wstydzi się, na pewno nie masz za co. Nie uważam, że jak facet ma małego, to nie może mieć udanego życia seksualnego. Ja po prostu patrzę ci w oczy, no. Ja widzę, że ty jesteś taka ostra i ten, jesteś taka ostra dupa, że tam nie jeden facet wymienił pod tobą. Ostra jak brzytwa. Pomidor. To jest moja odpowiedź. Ja jestem giętka i wiotka wtedy, kiedy trzeba. Ach. Malwina jest jak najbardziej w moim typie. Już na samym początku to powiedziałem, że ze wszystkich dziewcząt jakby najbardziej atrakcyjna taka, że w ogóle że ma ładną stopkę i że zgrabną nogę i orzecha ma najbardziej zgrabnego, no to oczywiście Ania, obywatelka Ania, bo to jest obywatelka Ania. To jest piękny widok, jak się otwiera oczy i patrzę na twoją buźkę. No na mnie wyszło, ale inni będą się tutaj, wiesz. Ja leżę dupą do niego, on leży do mnie na łyżeczkę, a tam całe przedstawienie, wiesz, za szybą ludzi i mają bekę. Obudziłem się ze wzwodem, więc to było co dziwne, że coś tam, wiesz, jest nie tak. Ja się obudziłem i tak mi głupio było wstać. Wszyscy dookoła, a ja tak, wiesz, na stojącym mówię, co ja mam teraz robić? Jak przeprowadzić proces masturbacji tutaj, no bo jak? Do ogrodu, tyłem wstaniesz o kamery i tasujesz się. No. Kobieta, która lubi seks, jest po prostu normalna. I a ja nie znam takiej, która nie lubi. Dlatego Malwina chciała, żebyśmy w to grali! Liczyliśmy 11 razy. Ja byłem w szoku, że tak się da. Cały dzień. Na cały dzień 11 razy. Ja miałam 8 rekord. No on też musiał coś jeść. A brokuły czy czekolady gorzka? A w ile godzin? Że po tym gwóźdź jest brokuły, gorzka czekolada i czerwone wino. I to jest przepis na rekord.